chyba nikt już nie ma wątpliwości, że Świętochłowice są niebieskie. W sobotę na Skałce odbyła się przedsezonowa prezentacja piłkarzy Ruchu Chorzów. W tym letnim okienku transferowym pozyskaliśmy do tej pory 6 nowych zawodników. No i są to solidne wzmocnienia, myślę, przed startem nowego sezonu. Drużyna pierwszy raz w historii zaprezentowała się kibicom poza Chorzowem. Ja zawsze bardzo chętnie współpracuję z ludźmi, jestem otwarty na kontakt, a w przypadku Ruchu widzimy, że w końcu ten klub jest fajnie poukładany. Przypomina mi to cały czas sytuację miasta Świętochłowice 2,5 roku temu, kiedy pewne rozsądne decyzje, może mało popularne, trzeba było podjąć. To samo dzisiaj robi prezes Ruchu i tym bardziej chętnie współpracujemy na linii miasto-klub. Kibice Ruchu Chorzów z niecierpliwością odliczają dni do pierwszego meczu niebieskich. Drużyna ma rozpocząć sezon 30 lipca meczem z Pogonią Siedlce. Ten najcięższy okres mamy już za sobą, byliśmy na obozie tygodniowym w Rybniku, a teraz już siłą rzeczy musimy trochę schodzić z tych obciążeń i myślę, że te apogeum formy może nie przyjdzie zaraz na początku, ale gdzieś w trakcie tego sezonu i myślę, że będziemy punktować w miarę regularnie i będziemy zadowoleni z tych wyników. Prezentacja była jedną z głównych atrakcji na Skałce. Nie brakowało również występów znanych śląskich artystów. No, muszę przyznać, że w mojej karierze już długoletniej, to jest prawie 30 lat, występowałem tutaj na Skałce kilkakrotnie i tutaj się zawsze bardzo fajnie występuje. To jest w ogóle piękne miejsce na mapie Śląska, to jest jakaś taka dobra energia. Na scenie wystąpił także znany wśród kibiców zespół Sektorowa Sekta. Najlepiej za Ruchem opowiada się historia. Najbardziej utytułowany w polskiej lidze jest Ruch Chorzów, no i kibicowanie Ruchowi to jest tradycja w wielu śląskich miastach. Z tymi słowami zgadzają się sami kibice, którzy licznie przybyli na sobotnią imprezę. Jest fajnie. Dopiero tu jestem 5 minut i mnóstwo ludzi, fajna atmosfera. Jeżdżę na wszystkie ich mecze. Jako, że jest tutaj akurat dziś ta prezentacja, przyjechałem do Świętochłowic. Podoba mi się. W ogóle Skałka jest takim magicznym miejscem, że jest dookoła czarny, dymiący Śląsk, a w środku jest coś zielonego. Wszyscy na to czekaliśmy, mieszkańcy. Przez tą pandemię nie mogliśmy się bawić, a teraz pandemia się już kończy. No i czekamy na takie imprezki. Być może tego typu imprezy już na stałe zagoszczą w kalendarzu wydarzeń Świętochłowic.